Thank you.
Słuchaj, Larry Fangorn ma problem. Jego wspólnik Adam wychujał go ze wspólnego interesu. Ten interes to klub Empathy. Larry chce odzyskać swoje wpływy i trzeba mu w tym pomóc. No cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że branża klubowa to zawsze był syn. Szczegóły w załączniku. Mamy następne zgłoszenie. Przydałoby się pieprzony dron. Cholera, wiecie gdzie.
chodziło. Weszłaś, zainstalowałaś co trzeba i sobie wyszłaś jak gdyby nigdy nic. Zamykam kontrakt. Jedyny napis. Thank you.
litości! Co jest? Dobrze, że odebrałaś. Chyba potrzebuję twojej pomocy. Chyba? No dobra, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Możemy się spotkać? Spokojnie, panem. Weź głęboki wdech i mów, co się stało. Pamiętasz Sola, przywódcę klanu? Mhm, byliście pokłóceni. Teraz to najmniej ważne. Porwali go. To nie jest rozmowa na telefon. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Nawet nie wiesz, jak dobrze to słyszeć. Przyjedź do Aldecaldos, opowiem ci wszystko na miejscu. Do Aldecaldos? Przecież od nich odeszłaś. To długa historia, po prostu przyjedź, czekam. Nie daj się, to są chuje. Nie dam. Musimy zbudować swoją grupę w Radzie Miasta. Musimy zbudować swoją grupę. Hej! Jakaś nowa? Pierwszy raz ją widzę, ale na moje oko klient w domie. Thank you.
Słucham. Chcę sobie coś wszczepić. Konkret. To lubię. Polecasz jakieś konkretne wszczepy? Wiesz, z wszczepami jak z butami. Każdy potrzebuje innych. Coś, czego używa Netrunner, niekoniecznie przyda się Solosowi. Ale jeśli spędzasz dużo czasu na Badlandach, warto zainwestować w sprzęt maskujący. Holoskórę, dynamiczny kamuflaż i tak dalej. Ta okolica może wyglądać na bezludną, zwłaszcza w porównaniu z miastem. Ale tak nie jest. Lepiej poruszać się tu po cichu, nie zwracając na siebie uwagi. Bo inaczej może zrobić się nieprzyjemnie. Chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Najlepsze giwery na Badlandach, dlatego tu wracasz. Masz tu chyba wielu klientów, co? Ano, wielu nie. Za to często wracają. Czemu? Co tydzień kupują nową giwerę? Nie. Oddają broń do konserwacji. Piasek wchodzi w każdą szczelinę, do każdego otworu. Dlatego giwerę trzeba raz na jakiś czas rozkręcić i przedmuchać. Inaczej może się coś zaciąć, a to oznacza kłopoty. O, dobrze, że jesteś.